trwa zaopatrywanie suwalskich seniorów w maseczki. Zdaniem Kamila Klimka, koordynatora dystrybucji, odbywa się ona w miarę sprawnie. Czekamy na kolejną partię. Dostajemy tutaj od producenta partię 2000 sztuk. W piątek dostaliśmy, przekazaliśmy poszczególnym koordynatorom. No i czekamy na kolejną partię. Mam nadzieję, że lada chwila do nas dotrze i będziemy mogli kontynuować nasze prace. Producent, firma Rekman, na bieżąco doszywa kolejne partie towaru, ale na dostawy czeka nie tylko ratusz. Kamil Klimek, pytany, czy wszyscy suwalscy seniorzy dostaną maseczki w tym tygodniu, powiedział. Głęboko w to wierzymy, natomiast to wszystko też jest uzależnione od tych zleceń, które otrzymuje producent. W pierwszej kolejności zaopatruje szpitale, bo szpitale są też odbiorcami tych produktów. Natomiast, no, jeszcze raz podkreślę, głęboko wierzę, jeżeli rzeczywiście nam coś zostanie, to naprawdę niewielka ilość do doręczenia. Przypominamy, że maseczki trafiają do skrzynek na listy. Wraz z nimi instrukcja i ulotka informacyjna. Podkreślamy też, że maseczki nie chronią przed zachorowaniem. Należycie stosowane utrudniają wnikanie wirusa do organizmu przez usta i nos, osłaniając te części twarzy przed chociażby nawykowym dotykaniem dłońmi. Powinniśmy maksymalnie ograniczyć wyjścia z domu i zdecydowanie unikać miejsc odwiedzanych przez większe ilości osób.